Witam. Dzień dobry. Nie wiem, co wziąć. Klet? Renę? Rakieta? Klet. Rakieta dobra, Watroxa. Biorę kleda. I znowu, w te piki dobry byłby malfight ogólnie. Ale nie gramy. Nie gramy tym, bo trzeba linię spuszować i zejść do drużyny im pomóc. Myślę, że chcę skończyć cooldown na itemach. Zagramy tak, może. Klasycznie. Po prostu, klasycznie. Myślę, czy z Ghostem tylko grać, czy z Flashem. Nie, z Flashem. Batrox zawsze robi cool Flash ostatnio. Jakiś cykl, ty, Virgil, ostatnio badałem teście i wyszło, że mam 1264 czy 9 na górną granicę było 800. Więc ja chyba już jestem do cyklu, się okazuje. Ale chory teraz byłem, też smarkam. Więc aktualnie ten tydzień sobie jeszcze zrobiłem wolny, chociaż pewnie w weekend się przejdę na siłkę. Co dobre, Watroxa, twoim zdaniem? No właśnie klet jest niezły, nie? Renekton chyba jest spoko. A nie wiem, co tam jeszcze. Nie, no jakby Cygi mógł być na cyklu i nie ćwiczyć. To bonus BGC tak kiedyś zrobił. Dobra, flash za flasha. A tam. Na teściu humor dobry? To 4 kilo ważysz? Jasny. Mega dużo. To ja z 80. Musiałbym się zważyć. 81 może? Nie proszę mnie w punkt dałem. Czuję takie agro? Bo jestem koksem. Może kół spali. Trafił mnie tym W i przez to padłem w sumie. Dobra, typujemy. Może zdążę sfrizować. No, brak flesza trochę tutaj zabolał też, nie? Brak flesza zabolał. I tak by zabolał. Bo on w sumie też flesza nie miał. Ale moglibyśmy coś przytańczyć z fleszem. Dużo by się dało tutaj dobrego ugrać. Próbowałem, nie wyszło. Też kledem nie gram w sumie tak bardzo dużo. Ale okej. Ćwiczymy. Ogólnie to było nasze ostatnie okienko, żeby móc wygrać tę linię. Nie wykorzystałem. Może mnie teraz drużyna skieruje. Zobaczymy. Believe, że tak się wydarzy. Oczywiście staram się minimalizować te straty, żeby to już nie było gorzej niż jest. Teraz po prostu gramy defensywnie, pasywnie. Wiadomo, że nie o to nam chodziło w piku kleda, bo teraz tak naprawdę sprowadzamy się do roli malfighta. Ale czasem i tak trzeba. Trzeba wiedzieć, kiedy się wycofać. Kiedy sobie powiedzieć stop. I my tak zrobimy. A bym se zroomował, ale nie ma gdzie. Ja czy na mida mogę spróbować, ale on niestety skraszuje. Może nie, lepiej nie chyba. Chyba lepiej nie. Ciężko. Sfrizować go? Sfrizuję go. I nie wiem, czy do nas silu nie powinien zaczynać Atroxa też. Nie mam pasywki nabitej na nim. Ale mamy flesza na szczęście, więc... Nie złapiemy go, stary! ...50 obrażeń zadałem. No słabo gram, no nic, no to wiecie co, nie ma co się użalać, a co, tylko trzeba zagrać jak najlepiej, nie? A mam dobrą drużynę, więc może wygram. W poprzedniej grze na przykład, wiecie, zagrałem bardzo poprawnie i przegrałem. Więc teraz może w drugą stronę. Ładnie gra chłop. Dobrze gra tym Atroxem. Serio, dobrze gra. No gość ma też hashtag Atrox, z jakimś OTP Atroxa, tak? Nie jest OTP, ale głównie chyba gra Atroxem. Tak to wygląda. Idę do mida, niestety znowu tracę miniony, ale no trudno. Jakiegoś totalnego koksa na kija nie mam. Jak coś nie czytam teraz czatu? No nic, wylałem się. Bo się pokazałem tutaj z krzaka i stwierdziłem, dobra, już tak pokazałem pozycję, muszę wyjść. Nie zrobimy tu nic?
Dobra. 220 z EOQ. No musimy uważać. Bardzo. Ja tu pójdę chyba w tytaniczną hydrę. Pod tanka. Bo ja już nie ma sensu iść pod lifesteal, bo i tak. No nie, nie wygram z Atroxem. Już swoją szansę przepuściłem, więc zostaje mi tylko granie pod drużynę. Okej, okay, to on mnie musi spuszować. Także się cofam, jak spuszuję. O, mogę tepnąć na bota. Albo nie mogę, albo tepnę. Szufla? Nie ma szufli. Albo? BOOM! BOOM! Nie ma szufli, Azir? Co jest? Gdzie jest szufla? O! Co jest? Czemu nie używał? Ale nie wiem. Nie wiem. On miał flesza i szuflę. I mógł pod tower ich wrzucić z erki. Nie robił tego i nie wiem czemu. Powiem wam, że mega dziwne. Nie, nie spuszuję. Znowu mnie sfrizuje. No lipa jest w tej linii, jak coś. Ktoś chciał wiedzieć. To jest tragedia po prostu. Dobra, uff. Udało nam się odfrizować linię. To jest bardzo ważne. Bo tak to byśmy stracili jeszcze wave'a. A tak, to jest nie najgorzej. Dobra, flash Ari. Ładnie sprediktował. A nie wiem, czy mogłem tu jakoś lepiej zagrać. Przecinał mnie Lee Sin i tyle, nie? Weźmy Drake'a. Kurczę, ściankę na smoka. Nie dobiegłbym. Nie dobiegłbym, kolego. Nie dobiegłbym, po prostu. Więc no nie mogłem, nie mogłem. Zresztą nawet bym to zrobił, to myślisz, że Lee Sin by nie gonił? Oczywiście, żeby gonił. 8, 2, 4 Kai'Sa. No nie, to jest... Chyba jest GG, niestety. No to nic, biorę tą grę na siebie, nie? Strolowałem ją. Akurat tą biorę na siebie, strolowałem. W poprzedniej nie miałem za dużo do powiedzenia. Właściwie to nic. A w tej? Nic, no nic. Szkoda. Może nie powinienem pikować tego Kleda. Muszę rykować, bo padnę. Poważnie, padłbym. Dostałbym drugie Q, dostałbym W, odpaliłby RK i... Znaczy mogłem czekać na jego RK, ale jakby odpalił RK, to nie wiem, czy bym uciekłbym swoją. Prawdopodobnie nie. Okej, okay. Herald i Tower może. Nie mam Demolisha niestety, ale próbujmy. Czy ma TPK. Tego Atroxa tak w ogóle chyba powinien zarszować buty. Dlatego Atrox zajwuje stąd. Może tam printypować? Idzie do mnie Lee Sin? Nie wierzę. Nie, 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 nie! Piłem wędką! Koniec gierki jest. A widzicie, a może nie mogę grać Kledem, bo nie jestem po dobrym Kledem. Taka jest prawda. Nie trafisz wędką, jesteś p***dą. No to ta postać, nie, no nie, ta postać też jest taka specyficzna. Nawet jak linię wygra, to nieraz jest useless. I może nie warto się skupiać na tej linii, już być poczciwym golemem dla drużyny i tyle. I liczyć, że dowiozą. Tak mi się wydaje. Może 3 bounty weźmiemy. Jak weźmiemy 3 bounty, będzie mega essa. Tak, 3 razy bounty mamy. Dobra, wróćmy. No mamy dużo golda w sumie, tak, w sumie tak. Dobra, no tutaj naprawdę niezłe ruchy na mapie. 3 razy bounty padło. Black Cleaver, nie, Steraka zrobimy chyba. No nie wiem! I widzicie, i ten Azir pisze, że top is just a trash. Daje się kpać! Co ja mam zrobić? Próbuję pomóc, no. Mam padzić pasywny? No nie wiem, czy to byłoby dobre. Wiecie, co taki jest problem? Bo oni mają barona i nas puszują. I w momencie, kiedy już nam midlaner, my nie mamy jak się bronić pod wieżami. Nie mamy. Więc próbowałem go ratować, no. Daj tak. Nie wiem. Ja Kledem nie gram. Kledem nie gram. Nie umiem. To już prędzej Yorickiem zagram, no, niż Kledem. Ale ostatnio Yorickiem się okazało, że też, gdy te matchupy na topie nieraz są nie do ugrania. Wczoraj co mieliśmy? Wukonga z Ignite'em, z Hydro, z tym. Thundered Sky i. Coś tam jeszcze miał. A wam powiem zaraz. Miał ten Wukong, to było to. Nie, to nie to. Ten totalnie skierowany. Zagrał A, Eclipse, Thundered Sky. Na tych dwóch itemach one-shotował. Po prostu wchodził, kasował. I tak, co cooldown Ignite'a? Padałem. Naprawdę, tak ciężko. Może ja w golemków pójdę, może Ornem dzisiaj zagramy. O, może Ornik.